czasem, gdy któryś współbrat mnie zdenerwuje, wkrada się we mnie takie myślenie, także oceniające, w którym zadaję sobie pytanie, co on tutaj robi, po co on jest jezuitą, po co on tutaj przyszedł. I bardzo często, wierzę głęboko, że za sprawą Bożej łaski, przychodzi mi odpowiedź, no ale on kocha Jezusa, on tutaj przyszedł ze względu na Niego. Moi drodzy, dziś w Ewangelii Jezus prosi za swoimi uczniami, modli się o to, by Pan Bóg zachował ich w jedności, ale uwaga, wypowiada, co jest istotą tej jedności, a istotą tej jedności jest Jego imię. Jezus prosi, by Bóg trzymał nas jedno w swoim imieniu. Możemy mieć tysiące różnic, możemy różnić się we wszystkim, ale póki jesteśmy wpatrzeni w Boga, póki chcemy pełnić Jego wolę, te różnice nie są przeszkodą, przeciwnie, one będą pięknym ubogaceniem naszej wspólnej drogi do spotkania z Nim w Królestwie Niebieskim.